myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej. Witam wszystkich kochanych subskrybentów i nowe osoby, które znalazły mój kanał. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie wtedy powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych wróżbach kolektywnych dla Was tutaj na moim kanale. Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj wróżba z kart Tarota. Jest jedna wróżba, nie ma grup do wyboru, więc obejrzyjcie filmik od początku do końca. Po filmiku napiszcie mi koniecznie komentarz. Czytam Wasze komentarze, czy się zgadza, czy rezonuje. Może chcecie napisać swoją historię. Dajcie znać, napiszcie. Cieszę się z Waszych komentarzy. Lajkujcie z kciuczkiem w górę. Pamiętajcie, subskrybujcie. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, osobiste. Napiszcie do mnie e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale. I kochani moi, ja Wam wtedy wyślę warunki takich wróżb osobistych i wolne terminy, zestawy wróżb. I zaczynamy. Myśli osoby ukochanej, myśli, uczucia i zamiary, zamiary osoby ukochanej. Zamiary osoby ukochanej. Tutaj mamy jakąś rozpacz, jakiś smutek, kochani. Już zapalę światło, żebyście widzieli dokładnie. Tu jest jakiś smutek, czyli osoba ukochana jakby rozpacza, wspomina. Nie widzi szans, jest pasywna, rozczarowana. Dziewięć mieczy. Dziewięć mieczy, kochani, to zmartwienia, smutki, negatywne podejście, negatywne myśli. Źle śpi ta osoba, ma wiele trosk, rozmyślań. Siedzi też w głowie, tak? Myśli tutaj bardzo intensywnie. Rozczarowanie. Także tutaj mamy taką energię. Zobaczmy właśnie, o czym myśli, jakie są myśli osoby ukochanej. Królowa mieczy, pustelnik i cesarzowa. Czyli mamy dwie silne kobiety. Królową mieczy, czyli tutaj żywioł powietrza, horoskop taki jak waga, bliźniak lub wodnik. Osoba bardzo też myśląca, siedząca w głowie i analizująca, analityczna, która ma na wszystko jakiś dobry plan, jest być może zimna, odpychająca, ale jest tutaj osoba bardzo władcza, stanowcza, szybka w działaniu, wiedząca, czego chce. Także myśli tutaj o takiej kobiecie, Twoja osoba ukochana. Jest ta osoba w karcie pustelnika, czyli na pewno jest to osoba albo spod znaku panny, bo pustelnik to jest horoskop panny, albo jest to osoba single, rzeczywiście, która potrzebuje w samotności przemyśleć sprawy i poszukać rozwiązania, poszukać właściwej drogi do rozwiązania problemów, odszukać, odnaleźć właściwą drogę, znowu by się pojednać, by się spotkać. Także tutaj rozmyśla ta osoba być może, co zrobić, jak zaradzić. No i mamy cesarzową. Cesarzowa to oczywiście być może pragnie, byście byli cesarzową, dla niego osobą piękną, zadbaną, matką, piękną partnerką, dobrą partnerką do związku. Cesarzowa jest stabilna, oczywiście ma respekt,
Także tutaj chciałaby ta osoba, byście się przerodzili w taką piękną kobiecą partnerkę, matkę, żonę, kochankę, opiekunkę. Także myśli tutaj ta osoba intensywnie, co zrobić. Uczucia. Uczucia, cztery kielichy. Paś mieczy. O, i kochankowie. Więc tak, tutaj jest karta czterech kielichów pełna smutku. Jakby stracona została następna szansa. Stracona została jakaś właśnie nowa szansa. Zostało to wszystko sponiewierane, stracone. Nie widzi ta osoba już następnej szansy. Jest w smutku, w rozpaczy, pasywności. Nie widzi jeszcze tej jedynej szansy, która jest, istnieje, którą los podsuwa jej pod nos. Nie widzi tego, tak? Jakby podglądała Was ta osoba lub się coś chciała dowiedzieć o Was. Być może gdzieś Was podgląda w internecie na przykład, gdzieś szuka. No i chciałaby ta osoba na pewno tutaj Was jako kochanków, nie wiem, czuje może jakąś chemię silną lub jesteście dla tej osoby atrakcyjne, jest pewna magnetyczność, przyciąganie, tak? Silna chemia. Ta osoba chciałaby też być tutaj w relacji kochanków, czyli jakiejś romansowej, gorącej, intymnej z Wami. Podgląda, patrzy, szuka tutaj zaczepki, tak? Być może. Zamiary osoby ukochanej. Trzy pentakle, dziewięć kielichów i siedem buław. Olala, czyli mamy tutaj ta osoba podziwia Was, owszem. Podziwia, jest również podziwiana być może przez otoczenie i tak dalej. Chciałaby również, żebyście Wy ją podziwiali, szanowali. Brakuje tej osobie czegoś emocjonalnie. Być może utapia swój smutek, troski w kieliszku nawet. Mamy dziewięć kielichów. Jest to osoba właściwie spełniona, ale brakuje jej jeszcze tego jednego kielicha do szczęścia, czyli brakuje jej, tej osobie być może relacji, być może miłości, ale pomimo to jest to osoba dumna, też pasywna bardzo w tej chwili, zablokowana być może i zajęła jakąś taką silną swoją pozycję, tak? I na razie czeka, medytuje, być może afirmuje, wizualizuje, siedzi w jakiejś swojej, powiedzmy, jaskini, że tak powiem, czyli jakimś schronieniu, gdzie czuje się bezpieczna, ale nie robi żadnego teraz porywczego kroku, tak? Tylko jakby rozpacza, wspomina, podgląda, szuka rozwiązania, myśli, ale nie widzę tutaj działania. Brak działania, tak? W zamiarach. Brak działania, tylko fakt, że brakuje coś tej osobie emocjonalnie, ale pomimo to jest tutaj ogromna pasywność, kochani. Zobaczmy sobie w karcie miłości do tego, jaka energia jest dla tej relacji. Pokażcie karty energii tej relacji. Pokażcie karty energii dla tej relacji. Pokażcie karty energii dla tej relacji. Let your friends help you, czyli poszukaj jakby pomocy u Twoich przyjaciół, tak? Ask for and accept support from others. Ok, czyli zapytaj i zaakceptuj pomoc, wsparcie od innych w tej kwestii, tak? Jeśli masz jakiś dylemat tutaj emocjonalno-miłosny, nie wiesz, co zrobić, to zaakceptuj po prostu pomoc innych, żebyś też nie była tutaj w energii smutku, rozpaczy. Być może też to mogą być oczywiście energie zamienne, być może to jest też Twój
nastrój, twój smutek, twój żal, tak, z którego powinnaś wyjść, czyli wstać i wyjść z tej emocji smutku, żalu, rozstania, rozpaczy. I w tym mogą ci pomóc rzeczywiście przyjaciele. I to na wszystko, to wszystko dzisiaj, kochani. Życzę wam pięknego wieczoru, do usłyszenia. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I do usłyszenia już wkrótce.